Prosicie posiłki pod sklep na ulicę Dębową 1. Dajcie kilka jednostek, nie mieli zapasników. W środku jest chyba kilka osób, ja wyszłam tylko na chwilę, a potem już nie mogłam wyjść i słyszałam strzał. Proszę mi powiedzieć, co tam się stało, bo tam jest moja przyjaciółka i mój dobry znajomy. Czy ktoś jest ranny, czy oni żyją? Nie, proszę mi powiedzieć. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Niech nikt się nie zbliża. Ale tam jest moja przyjaciółka. Kinga, zabierz panią, ubezpieczam. Spokojnie, to się zaraz skończy, słyszysz? Na pewno? Na pewno. Tylko proszę cię, obiecaj mi, że jak on zacząłby strzelać, to pójdziesz gdzieś najdalej, gdzie się da i się tam schowasz, słyszysz? Ty też? Tak, ja też. Ale obiecujesz? Cicho tam! Zostaw ich w spokoju! I ty też się zamknij! Jedyne, co chcę od ciebie usłyszeć, to to, że masz moje pieniądze. Ale jak? Skąd? Wiesz, co to tutaj mam? Zostań, wiesz? Zostań, ja nie mam tak pieniędzy, człowieku! Hej, gościu, poddaj się, słyszysz? Niczego tu nie osiągniesz. Możesz tylko głupot sobie narobić. Nie pogarszaj swojej sytuacji. Cisza! Nie mogę myśleć, jak tak ujadacie! Zastrzelę cię! Zastrzelę! Błagam, błagam, nie! Nie strzelaj! Ty się błagam, nie strzelaj! Ja chcę żyć, nie strzelaj! Odstrzelę cię! Puść go! Puść mnie!